Dzień dobry Państwu, nazywam się Irek Green, jestem dyrektorem Wrocławskiego Domu Literatury, który razem z Wrocławiem, Miastem Literatury, UNESCO, Fundacją Olgi Tokarczuk, Festiwalem Brunona Schulze i Wrocławskim Domem Literatury jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania. Niespełna dwa lata temu na tej scenie witaliśmy Olgę Tokarczuk kilka dni potem, kiedy ogłoszono, że została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. To było największe spotkanie autorskie we wszechświecie, a na pewno w Narodowym Forum Muzyki. Wymyślając dowcip, bo musi być dowcip, prawda, na początek. Po tym, co się dzisiaj przydarzyło, Swietłanie Aleksijewicz, różne mi bombowe chodziły po głowie pomysły. Ale niech będzie po prostu tak, że niech będzie tak, że dzisiaj jest największe spotkanie autorskie we wszechświecie w maskach. I bardzo Państwa prosimy, żebyście w tych maskach pozostali. Kiedy witaliśmy Olgę, była noblistką pojedynczą. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, wystąpi w towarzystwie Swietłany Aleksijewicz, której bardzo, bardzo chciałem podziękować za to, że mimo tych wydarzeń na lotnisku w Berlinie zdecydowała się jednak przyjechać do Wrocławia. A zatem mamy dwie noblistki. Ja już strach pomyśleć, co będzie dalej. Zapraszam na scenę Swietłana Aleksijewicz, Olgę Tokarczuk. Rozmowę z noblistkami poprowadzą profesor Magdalena Środa i magister Monika Olejnik. Zapraszam na scenę. Rozmowę z rosyjskiego przetłumaczy dla nas Jana Karpienko, na język migowy Anna Morawska. A teraz chciałbym zaprosić na scenę gospodarza miasta Wrocławia, który przywita nasze gościnie, pan prezydent Jacek Sutryk. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie Państwa witam. Jestem podwójnie dumny. Po pierwsze jestem dumny, ponieważ siedzące tam laureatki Nagrody Nobla, wybitne pisarki, mają tak dużo wspólnego z naszym kochanym miastem. Ale po drugie jestem dumny i wybaczcie Państwo, że to powiem. Dzisiaj gorąca temperatura, słońce mocno świeci, ale kocham te kolejki przed NFM-em. Choć one się na ogół źle nam kojarzą, ale kocham te kolejki przed NFM-em, kiedy wrocławianki, wrocławianie i goście, którzy do nas dzisiaj przyjechali, stoją, aby spotkać się z literaturą i z osobami, które ją tworzą. Witam Państwa bardzo serdecznie w Narodowym Forum Muzyki. Bardzo się cieszę, że pomimo tych właśnie bombowych przygód, jak Irek wspomniał, Swietłana Aleksijewicz dotarła do nas. Nie pierwszy raz, moi drodzy. Zanim otrzymała Literacką Nagrodę Nobla w 2015 roku, otrzymała Literacką Nagrodę Angelusa, tutaj właśnie we Wrocławiu w 2011 roku. Podobnie jak Olga. Ja, Olgo, będę o tym wiecznie wspominał i wiecznie przypominał, zanim Olga otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Tutaj we Wrocławiu została naszą honorową obywatelką. Bardzo serdecznie Was witamy raz jeszcze we Wrocławiu.
We Wrocławiu, mieście wolności, twierdzy Solidarności, we Wrocławiu, wreszcie mieście literatury. My naprawdę tutaj ukochaliśmy literaturę. Ona mi i wielu, myślę, z nas na tej sali, szczególnie ta literatura piękna, kojarzy się z czymś takim tkliwym, wrażliwym, no właśnie, wrażliwy narrator, z czymś delikatnym, z czymś wspaniałym. Ale ja się cieszę, że także w waszym wydaniu literatura porusza także bardzo wiele obecnych dzisiaj w dyskursie, w debacie publicznej wątków. I jestem bardzo ciekawy, jak zmierzycie się podczas tej rozmowy z tym słowem protest, słowem, które być może nie jest kojarzone w takim pierwszym odruchu z czymś, no właśnie, delikatnym, z czymś wspaniałym, z czymś takim tkliwym, ale z całą pewnością wiąże się także i daje czasami nadzieję. Zapraszamy do rozmowy. Bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Dziękujemy bardzo. Mikrofon w ręce najbardziej doświadczonej w występach publicznych Moniki Olejnik. Dobry wieczór Państwu. Witam w wolnych mediach. Jestem niezwykle zaszczycona, że jestem na tej scenie z wybitnymi postaciami, noblistkami. To jest siła kobiet, to jest siła Białorusi i siła Polski i niech ta siła poleci w górę. Także to jest niesamowite, co się nam przydarzyło dzisiaj. Spotkanie poprowadzę razem z profesor Magdą Środą, czyli Monika Magister. Proszę Państwa, do tego spotkania dzisiaj mogłoby nie dojść, ponieważ jak zapewne słyszeli Państwo, Swietłana miała niezwykłą przygodę na lotnisku. Poszukiwano bomby w jej torbie. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym, Swietłano? Сначала я хочу сказать, что мне очень радостно видеть всех вас. И я думаю, что здесь и есть мои белорусы, мои земляки. Na początku chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Państwa widzę i myślę, że tutaj są moi Białorusini, moi rodacy. Я хочу сказать, что давайте будем надеяться на мужество нашего идеализма. Мы, победа будет. Надо только к этому времени сделать из себя человека для нового времени, несмотря на все испытания, которые с нами, с вами, с нашей страной происходят. I chciałabym tylko powiedzieć, że miejmy nadzieję na to, że zwycięży odwaga naszego idealizmu. Zwycięstwo nastąpi. Do tego czasu tylko trzeba przygotować człowieka dla tego nowego czasu. Mimo tych wszystkich wyzwań, które przeżywamy i my, i wy. Jakiś nowy mały człowiek tu się odzywa. No, to точно человек будущего. To na pewno jest człowiek przyszłości. Светлана, czy chciałabyś powiedzieć? Да, у меня был вопрос, и я могу сказать, это какая-то, я надеюсь, нелепая ситуация. Я иду в аэропорту, он такой огромный, большой, достаточно неудобный этот новый аэропорт. И когда я захожу и сдаю свои вещи, то там я вижу, что они уходят по лотку, который идет для досмотра отдельного. Могу поведеть, что это, хиба, какое-то непорозумение. Jakaś niezręczna sytuacja. Byłam na lotnisku. To lotnisko jest duże, nie bardzo komfortowe i ja oddawałam swoje rzeczy, położyłam je na taśmie, po której one dalej się przemieszczają. No a to jest jakaś zupełnie niepojęta historia, ponieważ
когда доходит моя вещь, очередь посмотреть все, они открывают мою вот эту небольшую сумку, и, а там эти от адаптера куча всяких, ну, они, адаптеры распушились так, и очень много проводов. И вдруг он бросает сумку и говорит, что надо вызвать полицейского. Było to dla mnie niezrozumiała sytuacja, bo nadchodziła już moja kolej i otwierają moją małą torbę, a w niej były ładowarki, kabelki nieposkładane. I ten pan nagle mówi, że musimy zaczekać na policjanta. A, no, przychodzi policjantka, bardzo nieskoro, gdzieś через półgodziny, w rezultacie czego ja opozdala na samolot i z jakimś aparatem, oni smotrzą tam wszystko. Она так недоумевает, ну и так, я спрашиваю, что вы ищете, она говорит, там у вас бомбы. Я говорю, как-то не похоже я на такого террориста, хотя, говорю, на родине меня, наверное, считают террористом, поскольку все мы, кто не с нашей властью, то все мы террористы. I pani policjantka przyszła, ale dopiero po 30 minutach. Dlatego spóźniłam się na swój lot i jakimś narzędziem sprawdzono moje rzeczy. Zapytałam w pewnym momencie, czego państwo tam szukają. No i powiedziano mi, że bombę. Ale ja chyba nie jestem podobna do terrorystki. Aczkolwiek na mojej ojczyźnie być może uznają mnie za terrorystkę, ponieważ wszyscy, którzy nie zgadzają się z obecną władzą, mogą być uznani za takich ludzi. Ale na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i Swietłana jest razem z nami i mamy dwie noblistki. Jesteśmy przeszczęśliwi, ale żyjemy w trudnych czasach, bo żyjemy w czasach pandemii, która jest z nami od półtora roku. Ja myślę, że Olga trochę żałuje, że nie przemycała żadnej bomby jeszcze. Ja chciałam tylko taki krótki komentarz jeszcze do pana prezydenta, który powiedział, że będziemy się tutaj mierzyły ze słowem protest. Otóż protest to nie jest coś takiego, z czym się należy mierzyć w sensie językowym, tylko należy po prostu brać w nim udział. I wydaje mi się, że obecność nas wszystkich tutaj jest pewnego rodzaju protestem, a na pewno manifestacją na rzecz wolności, o której trochę porozmawiamy, ale oczywiście będziemy poruszały tematy znacznie szersze. Ja chciałam zacząć od kwestii pandemii, a właściwie od pewnej wypowiedzi Olgi, z którą się w 100% zgadzam, kiedy napisała, że od jakiegoś czasu była pewna, że wszystkiego jest za dużo, że wszystko jest za szybko, że ten tak naprawdę kapitalizm i system, w którym żyjemy, pędzi w sposób niszczący świat rozumiany jako całość. Moje pytanie jest takie, co pandemia objawiła? Co się zmieniło? Czy doszło do jakiejś konwersji wartości? Ja mam takie wrażenie, że tak jak Swietłana kiedyś napisała, że komunizm nie umarł, komunizm się zdekomponował jedynie. Ja mam takie wrażenie, że kapitalizm bynajmniej nie umarł, wprost przeciwnie, nabrał teraz nowych sił. Jaka jest wasza opinia na temat tego, co zmieniła pandemia? Olgo, może ty powiesz? Przede wszystkim dziękuję bardzo państwu, że przyszliście tak tłumnie. Jestem naprawdę szczęśliwa, że możemy się znowu spotkać po tym długim czasie. Moje pierwsze reakcje na pandemię były dosyć, głupio to powiedzieć, ale pozytywne. Zwłaszcza w mojej sytuacji, kiedy po nagrodzie miałam bardzo zapełniony kalendarz, nagle okazało się, że siedzę w domu i właściwie wszystko muszę przemyśleć. Muszę dokonać jakiejś refleksji nad tym, co się stało. Mam teraz czas. I był to dziwny czas spokoju, który rzeczywiście sprawił, że wielu z nas zaczęło właściwie zastanawiać się nad tym, gdzie my żyjemy, jak nasze życie wygląda, jak zarabiamy pieniądze i co z nimi mamy zrobić, jak wygląda nasze życie w rodzinach. No i to wszystko, o czym dyskutujemy już od początku pandemii. Ale dzisiaj po roku powiedziałabym, że gdyby zrobić jakiś rachunek zysków i strat, to zaczynam się robić coraz bardziej przerażona. Znaczy z jednej strony są pozytywy.
Za pozytyw uważam to, że ja, autorka biegunów, nagle zauważyłam, jak dobrze nam zrobiło zastopowanie tego hektycznego podróżowania, tego turyzmu szalonego, tego jeżdżenia po to, żeby zobaczyć coś, wrócić i nie wiadomo, co zrobić z tą przeżytą emocją. Samoloty, które wykorzystywaliśmy jak taksówki, ten cały niepokój jakiś podróżny, który się wydarzył, ale licząc dzisiaj straty, myślę, że stało się bardzo dużo złego. Przede wszystkim moje zmartwienie i niepokój dotyczy młodych ludzi. Tych ludzi, którzy nie są jeszcze pełnoletni, tych nastolatków, którzy zostali zatrzymani w domu. Mamy świadomość, że wzrosła jakby procent depresji wśród tych młodych ludzi. To pokolenie jest pozbawione normalnych warunków do socjalizacji, do wypróbowania różnych zachowań. Myślę, że ten niepokój, który się pojawił też, który jest głęboko, myślę, ugruntowany, spowodował inflację. Oprócz tego, że są gospodarcze zawirowania, to ten niepokój powoduje, że próbujemy się chwycić czegoś mocno. W mojej wsi ludzie zaczęli kupować ziemię, na chybił trafił właściwie. Wszystko w całej Polsce kupują. W całej Polsce ceny poszły do góry. To jest też to, o czym już wielokrotnie mówiłam, że reżimy covidowe spowodowały zatrzymanie nas w domu i zatrzymanie naturalnych dla społeczeństwa ruchów, między innymi protestów, że władza autorytarna w wielu krajach wykorzystała reżim covidowy do tego, żeby położyć łapę na tym wszystkim, na czym można położyć łapę. Wydaje mi się, że jesteśmy coraz bardziej zmęczeni i zniechęceni. Na horyzoncie jest czwarta, czyli piąta fala. Nie wiemy, co się stanie. Jesteśmy w ewidentnym kryzysie. To jest kryzys, który być może jest najważniejszym kryzysem po II wojnie światowej. I nie wiemy, co się zdarzy. To, że nie wiemy, co się zdarzy, jest psychologicznie, staje się psychologicznie nie do zniesienia. Swietłana, a jak ty patrzysz na pandemię, jak zmieniła świat pandemia, jak zmieniła ciebie? Czy zamknęła ludzi, czy ograniczyła ich wolność? В том же аэропорту, о котором вы вспоминали, в Берлине, меня удивило, что он такой огромный, большой, и почти нет людей. И когда я шла, и у меня было ощущение, что вот это метафора нашего нового мира. А если где-то появлялось 3-4 человека, то есть немножко много людей, и кто-то слишком близко становился к другому человеку, то этот шарахался от него. То есть люди боялись друг друга. И это было тоже ощущение вот этого нового мира, в который мы попали. Конечно, сейчас надо как можно скорее вот то, о чем я где-то читала, писала, Оля, философия нового времени, вот этого нового времени с пандемией, с которой нам придется жить. Мы вступили в эпоху пандемии, и, по-моему, тут наши философы, писатели, конечно, и частные какие-то практики, мы все должны какой-то создать вот этот новое, не то чтобы правило, но новое ощущение себя в этом мире, что мы уж точно не самые великие в нем, что какая-то совершенно маленькая букашечка, маленький микроб способен сделать то, что не может сделать ни одна армия в мире. И более того, это какая-то несоразмерность. То есть это существо какое-то космическое, то есть из каких-то космических глубин, пришедшее к нам, конечно, не без нашей помощи. И маленький человек. Что произошло сейчас? Что человек стал очень маленьким. Он стал очень маленьким, потому что он стал беспомощный. И вот это вот некоторая такая культурная наглость, в которой мы жили, что этот мир подчиняется нам, я не знаю, у меня он разбит вдребезги. Для меня это началось еще во время Чернобыля, когда я писала книгу о Чернобыле, и было видно, что ты идешь,
и не можешь вступить в реку, там, где в зоне. Ты не можешь сорвать цветок, ты не можешь сорвать яблоко. То есть все как будто то же самое, а мир совершенно иной. Это ты идешь как бы среди смерти. Ты видишь, что у смерти очень много новых лиц. И то, что происходит сегодня, для меня, ну, продлило те, вот те ощущения, те размышления, которые были тогда. И самое опасное в этом, что мы не готовы к этому новому миру. Мы его как бы готовили всей своей человеческой деятельностью, но мы совершенно не готовы к новому миру. И я помню, что страшнее всего было, как в Чернобыле, как люди спасали себя, но никто не спасал животных, не думал о животных, которые гибли в лесах, которых оставляли домашних животных. Вот что-то такое, как некое предательство происходит и сегодня. Это от того, что нам надо наново создавать эту новую парадигму жизни, в которой нам жить. Так мне кажется. Знову бим вручила до ситуації на лотніску в Берліні, яке було таке дуже, але в котором не було людей. І помислявам втеді, що це така метафора нашого нового світа. І коли появилося нагле на тим лотніску 3-4 особи, так повідьмо, вже задужо людей, і вони і ці люди стали близько себе, то нагле хтось з них відскакував. Люди балися себе навзаєм. І мам таке відчуття, що jesteśmy oczywiście już w nowym świecie. I tutaj, jak ja już wspominałam, lub może pisałam Oldze, trzeba jak najszybciej sobie zdefiniować filozofię nowego czasu, tego pandemicznego czasu, ponieważ zdecydowanie jesteśmy w nowej epoce, w epoce pandemii. I my, pisarze i prywatni praktycy, my wszyscy powinniśmy stworzyć od nowa swoje odczucie siebie w świecie. To nagle okazało się, że to nie my jesteśmy wielcy, a jakaś bakteria, jakiś mikrob, który jest mocniejszy niż jakiekolwiek wojsko. I ponadto zaskakuje mnie to, że tutaj jest taka rozbieżność skali. Z jednej strony ta istota, ten wirus, mikrob jest istotą kosmiczną. Przyszła do nas skądś, niezależnie od nas. A my wobec niego jesteśmy małymi ludźmi. Po prostu chodzi tutaj o małego człowieka. Człowiek nagle stał się kimś małym. Żyliśmy w takiej kulturowej arogancji przed tym i podporządkowaliśmy sobie świat. I ten poprzedni świat, ten poprzedni obraz świata totalnie jest teraz we mnie, dla mnie już rozbity, zniszczony. Po raz pierwszy odczułam to w Czarnobylu, kiedy nagle nie możesz już wejść do rzeki, nie możesz zerwać kwiatka, nie możesz zjeść jabłka. Niby ten świat jest ciągle ten sam, a jednak jest już zupełnie inny. Pojawiła się nowa twarz śmierci. I ja myślę, że teraz co się dzieje jest kontynuacją właśnie tego. My jesteśmy gotowi do tego nowego świata. Niby go przygotowywaliśmy, a jednak wciąż nie jesteśmy gotowi. I co jeszcze było bardzo straszne w Czarnobylu, to, że nikt nie rzucał się do ratowania zwierząt. Zwierzęta ginęły w lasach, gdzieś tam na łonie przyrody. To pewna zdrada wobec nich. I dzisiaj czuję to samo, ale na pewno musimy tutaj, odpowiadając na to pytanie, myśleć o tworzeniu nowego świata. Ja bym chciała wprowadzić do tego myślenia podział bardzo dla mnie typowy, mianowicie na kobiety i mężczyzn. Bo rok temu Edwin Bendyk wygłosił taką opinię, że mamy dwa rodzaje języka politycznego, który odnosi się do pandemii. Jeden to jest język walki, reprezentował go doskonale były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, u nas też on był wszechobecny, a drugi to jest język reprezentowany przez polityczki, to jest język troski, język relacji. Jak wiemy doskonale, polityka ma męską twarz, tak naprawdę jesteśmy wszyscy we władzy
patriarchatu. Moje pytanie jest takie, czy w ogóle sobie możecie wyobrazić coś takiego jak politykę kobiecą, czy też inny model polityki, czy być może czasy pandemii to nie są właśnie czasy, żeby pomyśleć o innym modelu polityki, innym modelu języka, innym modelu również przywództwa politycznego, czy raczej politycznego kolektywu. Czy to jest kompletna fantazja, czy uważacie, że coś takiego jest możliwe i pandemia być może poprowadzi nas w tym kierunku? Olga? Myślę, że tak, że ja pracowałam dosyć długo w życiu jako, nie wiem czy długo, ale intensywnie, jako psychoterapeutka i pamiętam, że istnieje coś takiego jak rozwój poprzez kryzys, że kryzys często jest niezbędny do tego, żeby zniszczyć te formy, które jakby przerosły, skostniały, spetryfikowały się i muszą ulec rozpuszczeniu. I kiedy przychodzi kryzys z zewnątrz, on pomaga te formy przekształcić, niekoniecznie zniszczyć i rozwalić, ale przekształcić je w coś innego, jest impulsem do tego, żeby podjąć zupełnie inne działania w duchu innego paradygmatu i w duchu innego porządku. Jest takie piękne pojęcie antykruchości Nassima Taleba, pewnie Państwo słyszeli o tym, to się nazywa antykruchość. I metaforą tej antykruchości, czyli takiej sytuacji, w której reakcji na kryzys, która polega na tym, że kryzys jakby ustawia nas do przemiany, a nawet do rozwoju. On stosuje metaforę hydry, to jest to mitologiczne zwierzę, któremu jeżeli została obcięta jedna głowa, to wyrastały inne. Czyli im bardziej była narażona na kryzys, tym stawała się silniejsza. Wielu ludzi tak funkcjonuje. Kryzys, jest takie stare, piękne powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tak, ale tak Magda pyta o to, czy możemy tak zmienić świat, żeby rządziły kobiety. Ja myślę, że to jest utopia. Mieliśmy film Seks Misja, który był profetyczny. To był bardzo maskulinny. Ale jak widać, ja chciałam może uzupełnić co powiedziała Magda. Zaczekaj Magdo, chcę przeczytać, bo mamy bardzo dużo pytań od internautów. Szymon Piezga pyta tak, czy w związku z ostatnimi wydarzeniami, które od lat mają miejsce na świecie, jakby choćby ruch MeToo, mizogonistyczna prezydentura Donalda Trumpa, coraz bardziej autorytarny trend sprawowania rządów w Europie, rewolucja na Białorusi, strajk kobiet w Polsce. Zdaniem pani Aleksiejewicz i pani Tokarczuk można mówić o kryzysie męskości. Jeśli tak, skąd on się wziął i jakie ma swoje źródła? Pyta Szymon Piezga. Czy jest kryzys męskości, jak patrzysz na to, co się działo na Białorusi, kiedy widziałaś te tłumy kobiet, kiedy strajk, protest miał twarz kobiet? Ten kryzys nie zaczął się w pandemii. On już trwa od, myślę, zaczął się wtedy, kiedy kobiety zdobyły prawo do głosowania, czyli mniej więcej od pierwszej wojny światowej, kiedy to został zniszczony stary porządek i musiał się odbudować nowy. Wtedy rola kobiet się zrobiła dużo mocniejsza. Myślę, że protesty na Białorusi i protesty w Polsce, które zostały też zdławione bardzo okrutnie przez policję, są już jakby kolejnym etapem tego kryzysu patriarchatu. Z tym, że ja przeszłam swoją długą drogę jako feministka i dzisiaj bym traktowała kobiecość i męskość jako pewne dwie idee, niekoniecznie rozdzielone równo tutaj na państwa, na panów i panie. Zresztą już nigdy nie powiem drogie panie i panowie, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych skomplikowanych czasach jest to duże uproszczenie i jak to też badam w tym wszystkim, co piszę, jest ogromna część pomiędzy. Dziś w każdym razie, idąc do sedna, traktuję płeć jako swego rodzaju kontinuum, jako pewien wymiar, na którym wszyscy mamy możliwość się zmieścić. Więc traktuję męskość i kobiecość jako pewne wzory, idee zachowań i oczywiście, gdyby faceci rodzili dzieci i musieli się nimi opiekować i karmić je, nie sądzę, że wywołaliby jakiekolwiek powstanie w mieście, które jest bezbronne i skazali tych mieszkańców na śmierć okrutną i straszliwą. Więc chciałabym potraktować, feminizm też nigdy nie traktuję jako coś wymyślone przeciwko mężczyznom, wręcz przeciwnie. Myślę, że
feminiści i mężczyźni są jak najbardziej naturalną częścią tego ruchu. Feminizm traktuje jako filozofię sprawiedliwościową, równościową, która jest w stanie zmienić świat i przede wszystkim ustawić nasze relacje ze światem w sposób niekonfrontacyjny, ale w sposób relacyjny, taki, który jest będzie oparty raczej na współpracy, na braku współzawodnictwa, na trosce, jak powiedziałaś Magdo, na odpowiedzialności. Czyli nie dominacja, tylko odpowiedzialność za to, co się dzieje. W słowo, bo tu nie chodzi oczywiście o rządy kobiet. Tu chodzi o inny model polityki, który opiera się nie na dominacji, przemocy, rywalizacji, tylko opiera się na empatii, trosce i twojej kategorii, którą bardzo kocham, na czułości. To nie muszą być koniecznie kobiety. Tu chodzi o radykalną zmianę tego modelu. Pytanie, czy pandemia rzeczywiście nam pozwoli umocnić taki model. Przepraszam, ale to, o czym mówiłyśmy, że na ulicach widziałyśmy w Polsce kobiety. Najwięcej było kobiet. Byli mężczyźni, ale strajkowały kobiety, strajkowały dziewczyny, 15-16-letnie strajkowały babcie. Na Białorusi widzieliśmy kobiety. Swietłano, skąd się wzięła siła kobiet na Białorusi? Gdzie się schowali mężczyźni? Da, ja często słyszę perifrazę название моей книги «Войны не женское лицо», то говорят о революции «женское лицо». И я думала об этом. Дело не в количестве женщин, что их было очень много, и они в критические моменты, они приходили вовремя и приходили с теми идеями, которые нужны. Дело в том, что женщины, если бы в нашей революции правили мужчины, то это была бы кровь, началось бы сопротивление в старых классических формах. Булыжник – оружие пролетариата. И то, чего мы вот в Координационном совете боялись больше всего. Я помню ужас нашей Марии Колесниковой, когда толпа подошла к офису, к дворцу этого Лукашенко, и она кричала: «Только не надо, только nie idziecie туда, только nie надо крови». Często słyszę parafrazę nazwy mojej książki, że wojna nie ma nic w sobie z kobiety, jako rewolucja ma twarz kobiety. Ale wydaje mi się, że chodzi nie tylko o liczbę kobiet, nie o to, że było ich dużo i nie o to, że w momentach krytycznych to one właśnie przychodzą z ideami, z pomysłami, które są potrzebne. Myślę, że chodzi o to, że jeżeli by w naszej rewolucji aktywny udział brali mężczyźni, to ten opór, to koniecznie byłoby krew i ten opór trwałby w starych formach, kiedy to kamień jest bronią proletariatu. Tego wszystkiego baliśmy się właśnie w naszej Radzie Koordynacyjnej. Pamiętam Marię Kolesnikową, która stała przed tłumem, który zmierzał w kierunku rezydencji Łukaszenki i ona do nich mówiła i nawet krzyczała: nie trzeba, nie róbcie tego. Może być w naszej rewolucji było mnogo idealistycznego, no my nie chcieli krwi. My chcieli skazać, to chciała żeńszyna skazać. I to żeński wzgląd, który weszł i w politykę, i weszł w сознание współczesnych ludzi. Вот почему так много говорили о Белоруссии. Потому что мы хотели сказать, что можно без крови, что в 21 веке должны быть другие формы сопротивления. И поэтому наши женщины выходили на улицу в белом. Они несли белые цветы. Пусть они как бы сегодня выглядят, может быть, наивными для многих. Я вижу, в сети об этом спорят, о войне и мире. Войной надо идти или миром. Но я до сих пор помню вот эти огромное количество военной техники на нашей улице. И представляю, что если бы не женщины, которые вышли с цветами наивно, да, то город был бы залит кровью. Być może w naszej rewolucji było dużo idealistycznego, ale myśmy nie chcieli krwi.
I to właśnie o tym powiedziała kobieta. To było kobiece spojrzenie na to wszystko i to kobiece spojrzenie weszło do polityki. I dlatego właśnie o Białorusi też w tym kontekście tak dużo mówiono. Myślę, że w XXI wieku już są potrzebne inne formy oporu. Dlatego nasze kobiety zakładały białe ubrania, wynosili na ulicę białe kwiaty. Być może dzisiaj to wygląda już naiwnie, ale dlatego, że na przykład w sieci obserwuję toczące się spory, dyskusje na temat wojny i pokoju. Ja wciąż pamiętam technikę wojskową na ulicach i wydaje mi się, że gdyby nie kobiety z kwiatami, to by mogło się potoczyć inaczej. Mogę jeszcze słówko? Swietłano, bo to jest tak, że ja już znam drugiego pisarza białoruskiego, który jest na emigracji w Berlinie. Poprzednią osobą był Wasyl Bykał, którego poznałam jako bardzo młoda dziewczyna i którym małżeństwo państwa Bykałów jakoś mnie tak ucurzyli pięknie i bardzo dużo czasu ze sobą spędzaliśmy. W związku z tym też przez nich poznałam Białoruś. I teraz nagle sobie dzisiaj uświadomiłam, że ty też jesteś w Berlinie. I myślę o tym, co powiedziałaś, że potrzebujemy innych form protestu. Zakładamy wszyscy, jak tutaj siedzimy, że nie ma demokracji bez prawa do protestu, że to jest część demokracji. Tymczasem mam wrażenie, że wiele tych form protestu przedawniło się niejako, nie działa. Taką formą protestu, która nie działa, są na przykład listy protestacyjne, których podpisałam w życiu mnóstwo. Zastanawiałam się, dlaczego to nie działa. Myślę, że idea listu protestacyjnego jest w ogóle sama w sobie piękna, ale ona zakłada, że po drugiej stronie ten ktoś, kto odpowiada, jest ktoś wrażliwy, sensowny, odpowiedzialny, czuły i że taki list go poruszy. List protestacyjny nie działa wtedy, kiedy po drugiej stronie jest ktoś cyniczny, głuchy i ma złą wolę. Więc dzisiaj, jak otwieram internet i czeka na mnie do podpisania coś, to jakoś ręka mi tak więdnie i po prostu nie chce mi się już klikać. Myślę, że gdyby Państwo wyszli dzisiaj z tego spotkania z taką refleksją, z takim pytaniem, jakie nowe formy protestu może wymyśleć XXI wiek, co możemy zrobić, żeby nie było przelewu krwi, a coś, co żeby było skuteczne, co by nie narażało ludzi na pójście do więzienia, żeby nie musieli ryzykować całym swoim życiem. Zaraz tu powiem też o jednej rzeczy, jeżeli mogę. Olga, ale ja tylko chciałam taką jedną uwagę. Tak? Ja wiem, że to tak jest, że protesty mają sens, kiedy jest druga strona, która reaguje, ale istnieje w etyce też takie pojęcie czystych rąk. Ja podpisuję te listy, żeby w totalnej bezsilności coś jednak robić. Natomiast sens tych protestów jest taki, ja pamiętam jeden z reportaży Swietłany o dziewczynie, która trochę przez przypadek wzięła udział w protestach na Białorusi, w Mińsku i została jakby, można powiedzieć, egzystencjalnie wytracona. Trafiła do więzienia, musiała odejść ze studiów, jednym słowem cała jej kariera, cały plan życiowy upadł. My w Polsce mamy dziewczyny, które organizowały protest. Mamy Martę Lempart, mamy Klementynę Suchanow, które poruszyły całą Polskę i pokazały tę kobiecą twarz protestu i obrony demokracji, które może czekać teraz więzienie. I moje pytanie jest jednak, ja jestem jak najbardziej za, nawet kiedy to nie przynosi żadnych rezultatów, ale rzeczywiście o sens protestu, bo to jakoś jest ważne. Nie wiem, czy pamiętacie, Hannah Arendt zawsze mówiła, że totalitaryzmy XX wieku nie biorą się z demonicznych postaci takich jak Stalin czy Hitler, ale biorą się z bezmyślności i posłuszeństwa ludzi. W związku z czym każda forma protestu wydaje się być jakoś zasadna, ale z drugiej strony cena tych protestów wydaje się być w przypadku kobiet, przede wszystkim w przypadku kobiet, ogromna, zwłaszcza tych, które mają rodzinę czy jakieś plany. To skorzystam z okazji, przepraszam Swietłana, żeby powiedzieć Państwu powiedzieć Wam o tym, o takim moim głębokim przeżyciu i wzruszeniu i poruszeniu i czymś przerażającym, co przeżyłam, ponieważ dostałam wiadomość o tym, że w więzieniu, w kacerze już w tej chwili, siedzi białoruska blogerka, która się nazywa Wolha Tokarczuk, czyli nazywa się Olga Tokarczuk.
polska prasa to podawała jako Olga Tokarczuk, bez tego białoruskiego jakby wymowy, pisowni. I Olga Tokarczuk w więzieniu przeczytałam. I nagle sobie zdałam sprawę, że to podobieństwo, to tożsamość naszych imion i nazwisk pokazuje mi, że właściwie to my wszyscy siedzimy w więzieniu. Znaczy ty możesz siedzieć w więzieniu i ty możesz, że to jest, że sprawa białoruska jest tak samo naszą sprawą. I tych w ogóle siedzenie w więzieniu, ludzi, którzy blogują w internecie, którzy próbują coś powiedzieć, pójdą do telewizji i powiedzą coś, co jest oczywiste i są za to karani hejtem, nienawiścią, groźbami śmierci, idą do więzienia, są prześladowani i torturowani, jest jakimś koszmarem, którego bym nigdy nie mogła przewidzieć. Więc ta młoda dziewczyna, która w tej chwili siedzi w kacerze, odosobniona, nie ma kontaktu, która się nazywa tak samo jak ja, pokazuje mi, że właściwie te granice, które sobie mówimy, a to na Białorusi, a to kto inny, a to nie ja, są po prostu złudne. A może po prostu za mało robimy w sprawie Białorusi, może za mało protestujemy, może za mało świat robi, bo to, że jakieś niewielkie sankcje ma przywódca Białorusi, to jest za mało. Może właśnie to jest tak, że ta Białoruś jest tak blisko, a nam się wydaje taka daleka. To nie jest u nas, to jest gdzieś tam. Ale taki smutek powiał z tego, co powiedziałaś, bo mam wrażenie, że była niezwykła energia na ulicach. W całej Polsce, w małych miasteczkach wychodziły dziewczyny, kobiety, które się narażały. Bo co innego wyjść na ulicę w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, a co innego gdzieś tam na Podkarpaciu, gdzie cię wszyscy widzą i potem będą notować, że byłaś na proteście. Że tak wynika z tego, że nie warto tego robić, tak zrozumiałam ciebie. Nie, nie. Nie, nie? Nie, nie, nie. Ja powiedziałam, że protest jest częścią naszego życia. Protestujemy też... Ale kończy się tak, jak się kończy, tak? Tak, dlatego mówię o nowych formach protestu. Musimy je wymyśleć, po prostu nowe formy protestu, inne formy protestu, szczególnie w tych krajach, gdzie władza posuwa się do użycia siły. Zaczyna wprowadzać policję, albo i ma na myśli wprowadzenie wojska. Dlatego taka wielka odwaga dziewczyn na Białorusi, które stały w tych białych koszulach z kwiatami i demonstrowały z Svetlaną. Я вот что хочу сказать. Мне, вот я сейчас пишу книгу о нашей революции и обдумываю многие вещи, потому что, ну, я же не собираюсь собрать коллекцию ужасов, а я собираюсь осмыслить этот духовный опыт, это движение духа, которое сегодня происходит с нами. И мне кажется, что главное, что сегодня наши женщины принесли вот в это сопротивление, в котором мы все время от времени оказываемся, это то, что человеческая жизнь не может быть мера вещей. Вот я помню, как в Чернобыле я сама слышала, когда сидели, планерка была утром, и глава комиссии говорил, вот на это дело мы потратим две человеческие жизни, а вот на это тут понадобится семь. Понимаете? Вот в борьбе не нужно этих сакральных жертв. Сегодня, мне так кажется, смерть не должна быть, ну, как бы доказательством движения нашей. И, конечно, мы ищем эти пути, но это только не смерть, только не человеческая кровь. Мне кажется, что сегодня все должно быть перенесено в какую-то в сферу духа, я бы так сказала. Чтобы дети не учились по этим старым учебникам, чтобы в музеях не висели эти безумные картины, где партизаны в 2 метра ростом с гранатами идут на врага, бросаются под танки. И совершенно для меня не победа, когда человеку надо броситься под танк, чтобы его взорвать. Это не победа, это поражение человечества. И поэтому для меня было важно, например, когда я писала «Войны не женское лицо», принести другой взгляд на войну. И этим взглядом оказался женский взгляд. И то, что происходит сегодня, вот революция, которая у нас, это, собственно, тоже война. Тоже все происходит, можно сказать, в военных категориях.
какая-то организация, я бы так ее назвала, захватила власть в стране и унижает собственный народ, издевается над собственным народом, лишает его будущего и считает, что у нее есть какая-то мессианская цель, что они что-то охраняют. Что они охраняют, кроме уже изживших себя коммунистических идей? Ничего другого они не оформляют, не защищают. Teraz właśnie piszę książkę o naszej rewolucji i bardzo dużo rzeczy w trakcie przemyślam. Nie chciałabym, żeby to była tylko kolekcja koszmarów, więc ja próbuję obmyśleć całe to doświadczenie duchowe, cały ten ruch naszego ducha. Wydaje mi się, że najważniejsze, co kobiety wniosły do oporu, to jest to, że nie możemy mierzyć wydarzenia lub jakiekolwiek rzeczy ludzkim życiem. W Czarnobylu byłam obecna podczas takiej sytuacji, kiedy było pewne zebranie i kierownik tego zebrania powiedział, że na tą sytuację potrzebujemy przeznaczyć 2 życia, a na tą inną 7. 7 wystarczy. Ja myślę, że walka, że opór nie wymaga takich sakralnych ofiar, że śmierć nie powinna być dowodem jakiegokolwiek naszego ruchu, naszych działań. Tylko nie krew, tylko nie śmierć. I ważna tutaj staje się cała sfera ducha, duchowa sfera życia człowieka. Przerażają mnie te wszystkie różne podręczniki czy obrazy w muzeach, gdzie są partyzanci rzucający się do różnych niebezpiecznych sytuacji. Dla mnie nie jest zwycięstwem sytuacja, kiedy człowiek czuje, że musi rzucić się pod czołg. Dla mnie to nie jest zwycięstwo, dla mnie to jest porażka. Potrzebujemy tutaj zmiany w ocenie tych wszystkich wydarzeń. To, co u nas teraz się toczy, to też jest wojna. Mogę to wszystko opisać w kategoriach wojny. Myślę, że jest pewna organizacja, tak bym to nazwała, która sobie przywłaszczyła władzę, zabrała władzę, która znęca się nad ludźmi, która ich niszczy, która zabiera im przyszłość. A przy tym myślę, że ma pewną misję, ma jakiś cel. Ale jaki cel? Co ta władza, czego ta władza broni? Chociaż myśli, że broni. Moim zdaniem broni tylko jakieś idee komunizmu. To jest doskonałe pytanie, bo to, o czym mówimy w tej chwili, zwłaszcza taka militarna edukacja, jak i wiele języków symbolicznych, ale nie tylko, jest związana z ideą narodu i z nacjonalizmem, który obserwujemy w wielu państwach, rosnącym nacjonalizmem. Jeden z internautów wysłał takie pytanie do pań, to jest pan Filip Opoka. Czy uważają panie, że w dzisiejszym, coraz bardziej spolaryzowanym świecie możliwe jest zejście na drugi plan lub całkowite zniknięcie idei narodu? Czy możliwe jest, że przestaniemy się w ogóle interesować tym, skąd jesteśmy, a jedynie jacy jesteśmy? Olga? Tak, ja myślę, że to jest możliwe i to się dzieje na naszych oczach. I myślę, że rozmawiamy o wojnach trochę i wojnie. Myślę, że w naszej przytomności, w naszym świecie tu i teraz trwają trzy wojny, które się nakładają na siebie, czasami sobie tam jakby w te fronty nachodzą na siebie. Ta pierwsza wojna to jest wojna, którą toczy upadający patriarchat, który chwyta się jak już bestia, która umiera, różnego rodzaju bardzo takich gwałtownych, koszmarnych środków. Myślę, że dla mnie przykładem jest uchwalenie prawa
tego przeciwaborcyjnego, przeciwko któremu walczyłyśmy tak niedawno. Jakby w naszej przytomności pojawia się prawo w XXI wieku, którego jeszcze tydzień wcześniej nikt by jakby nie uwierzył, że to się może zdarzyć. Jest ta wojna upadającego patriarchatu ze wszystkim tym, co jest nowe, świeże, inne, które próbuje pokazać jakieś inne perspektywy, jest teraz bardzo wyraźna i bardzo bolesna i dużo jakby wyraźniejsza niż było to jeszcze 10-15 lat temu. Druga wojna, która się toczy w naszych umysłach i która toczy się w polityce i nie wiem, w literaturze, w kulturze na pewno, to jest wojna o tożsamość, o tożsamości, ponieważ jesteśmy świadkami kompletnej przemiany tego, jak siebie sami definiujemy. I zmienił to zapewne internet, ale też to, jak ludzie się poruszają po świecie, jak jeżdżą, jak spotykają się z innymi. Ta globalizacja, w której uczestniczyliśmy przed pandemią, pokazała nam, że gdzie indziej ludzie żyją w inny sposób, inaczej się zachowują. Zaczęliśmy się zadawać sobie w tej sytuacji pytania właśnie, kim jesteśmy, w jakiej sytuacji czujemy się lepiej, czy można mieć na przykład kilka tożsamości. I to nie dotyczy tylko tożsamości narodowych, która jest taką od siekiery, prostą tożsamością, pojawiającą się w pewnym jakby systemie czy momencie historycznym, który być może sprawiał, że ona była wtedy potrzebna. Ale dziś stał się absolutnie anachroniczny. Dziś wojna o tożsamość stawia pytanie też bardzo wyraźnie o tożsamość seksualną. Co to znaczy? O gender w ogóle, który jest takim wielkim wyzwaniem do jakby refleksji pewnej nad światem tak jak go postrzegamy. I myślę, że trzecim rodzajem wojny, która trwa w naszych głowach, to jest wojna między bańkami, na które zostaliśmy podzieleni przez głównie media społecznościowe, przez internet i dostęp każdego do władzy. To, co się stało, to chyba nigdy ludzie nie byli tak bardzo podzieleni między sobą jak dzisiaj. Nawet wtedy, kiedy żyli w małych, odrębnych plemionach czy miejscowościach, wtedy dzięki, nie wiem, totalnej, uniwersalnej religii na przykład, czy szlakom handlowym, czy takim synkretyzmom, które panowały w pewnych okresach historii, czuli się dużo sobie bliżsi. Dzisiaj mamy często takie poczucie, że ktoś z innej bańki jest po prostu jakby człowiekiem z innej planety zupełnie. Nie? I to oczywiście mówię banały tutaj w tej chwili, nie możemy się porozumieć, więc te wojny między bańkami są coraz bardziej wyraźne i coraz bardziej stają, jakby wychodzą z internetu, jakby coraz bardziej się materializują. Czyli jesteśmy na trzech co najmniej frontach. Może macie też pomysły, może tych frontów jest więcej. Jest więcej, bo Swietłana przed chwilą mówiła o przelewanej krwi, która według niej jest niepotrzebna, ale jak patrzymy na historię, to jednak są momenty, że jest potrzebne przelanie krwi, bo bez tego byśmy nie odzyskali na przykład niepodległości, także to jest dosyć skomplikowane. Ale mówiłyśmy też o bohaterstwie. Swietłana mówiła o tym, że przerażają obrazy. Chciałam ci, Moniko, zwrócić o to takie okropne wyrażenie przelewanie krwi, które jest neutralne i które jest jakoś nieprawdziwe kompletnie, bo to nie chodzi o przelewanie krwi jakiejś. To chodzi o to, że ktoś kogoś zabija. Tak, i ten ktoś zabija, ma rozerwaną pierś, ale ktoś i krwawi. Też dzięki temu może odzyskać. No niestety, taki jest świat, niepodległość. Ale pytanie, po co ta niepodległość w świecie, który nie byłby podzielony granicami? Zmierzam do tego, że chciałam przedstawić pytanie internautki Pauliny Macia, która mówi tak, to było w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Czym zastąpić mit bohaterstwa? Mam wrażenie, że wyobrażenie o bohaterstwie jest bardzo polskie. Jesteśmy albo bohaterami, albo zdrajcami. Niewiele pomiędzy, podczas gdy prawda leży zwykle pomiędzy. Bohaterstwo jako postawa jest krzywdząca, zwłaszcza dla kobiet, bo zmusza do dążenia do wymyślonego, niemożliwego ideału matki Polki, siłaczki, kobiety niepokalanej. To jest też w tym kontekście, co mówiła Swietłana. Czym jest dla ciebie, Swietłano, bohaterstwo? Czy w ogóle istnieje i czy, tak jak powiedziałam, czy według ciebie wojny były potrzebne, czy nie? Nie chcę вспомнить, кто это говорил, по-моему, Хемингуэй, что если стране нужны герои, то это несчастная страна. И я думаю, что это слишком плоский мир, когда герои и предатели. Человек – это такое сложное существо,
что у него очень много всего. Во-первых, он андрогинный, как правило, если он глубоко покопается в себе. Во-вторых, он и герой, и предатель. В-третьих, он хочет быть в полном одиночестве, ни с кем. Это, вы знаете, вот о таких вещах интересно рассуждать. А мы рассуждаем в категориях еще тех времен, когда человек был в шкуре и бегал с палкой или с чем он там, что человек должен, вот, если ты герой, то ты должен, в общем-то, кого-то убивать. Сегодня я не принимаю такой простой мир, он мне не интересен. W swojej książce opisałaś kobiety w czasie... A przepraszam bardzo. Pamiętam, kto to mówił, być może Hemingway, o tym, że jeżeli kraj potrzebuje bohaterów, to jest to nieszczęśliwy kraj. Dla mnie podział na bohaterów i zdrajców jest dosyć płaskim podziałem. Dla mnie człowiek jest bardzo skomplikowaną istotą. W nim jest wszystko, on jest takie androgenistyczne, jest i bohaterem, i zdrajcą jednocześnie. Czasami on chce być totalnie w samotności, chce być sam. Wydaje mi się, że wciąż myślimy jeszcze o tym wszystkim w takich starych kategoriach, kiedy człowiek jeszcze zakładał na siebie skóry i kiedy każdy bohater powinien był zabijać. Dla mnie takie spojrzenie na świat już nie jest interesujące. To znaczy, trzeba myśleć tylko o przyszłości, nie o przyszłości, ale w swojej książce o kobietach w czasie wojny, II wojny światowej, pokazałaś mężczyznom, że oni chyba nie zauważyli kobiet w czasie wojny i tego, co one zrobiły. To była bardzo przejmująca książka. To była książka, przy której ja płakałam. I pamiętam takie twoje zdanie, które powiedziałeś, że muszę napisać o wojnie tak, żeby generałowie żygali. Da, u mnie było takie naiwne żelanie. Tak, miałam taką naiwną chęć. Потому что человек такая скотинка, которая очень, очень плохо учится, скажем так, и думать, что литература, искусство, что она очень преуспела в том, чтобы сделать человека лучше, тоже не скажешь. Но, может быть, если бы этого не было, то человек был бы еще страшнее. А женский взгляд на войну, да, мужчины в свое время не заметили. После войны это было чужие совершенно для того мира идеи. Но сегодня, потому как идет книга эта по миру, и как ее читают сегодня, они читают ее не только о той войне того времени, они читают о том, как вообще развенчать этого бога Марса? Как забрать эту дорогую игрушку у мужчин? То есть женщины предлагают альтернативную цивилизацию, вот другой мир. И поэтому вот я всегда по крохам собираю это женское знание. И женщины – мои любимые герои. Człowiek jest taką istotką, która w zasadzie źle się uczy i nawet literatura i sztuka niezbyt dużo zrobiła w tym kierunku, żeby człowieka polepszyć. Ale być może, gdyby nie było tego, czyli literatury i sztuki, to człowiek byłby jeszcze bardziej gorszą istotą. I tak, kobiece spojrzenie, kobiecy głos nie był wtedy zauważany. Po wojnie te idee, które promowały kobiety, były cudzymi ideami. Ale ta książka, o której mówimy, czytają ją nie tylko jako książkę o tamtej wojnie, tylko ogólnie poruszam tam temat i jest on dla mnie interesujący, jak obalić ten mit o Bogu Marsie. I tak kobiety stwarzają tutaj alternatywną cywilizację. Może ja bym chciała dodać, pewnie Swietłana się ze mną zgodzi, że jeżeli mówimy kobiety, mężczyźni, to mówimy o pewnych wartościach kobiet, zwanych w tej kulturze jako kobiece,
i męskie i że jestem przekonana, że tutaj na sali, ale tak w ogóle w krajach różnych na świecie jest mnóstwo mężczyzn, którzy są bliżej tym tak zwanym kobiecym wartościom i ja osobiście uważam, że jest ogromna nadzieja właśnie w tych młodych pokoleniach facetów, którzy dorastają i którzy jakby nie kupują tej całej idei, tej całej tego gmachu zbudowanego na Bogu Marsie, jak mówi Swietłana, tylko na no i po prostu na innych wartościach i po prostu czekam z niecierpliwością, aż oni będą dorastać i tak właśnie empatyczni posługują się troską bardziej niż konfrontacją. Ja sobie często wyobrażam takie sytuacje. Zresztą sama należę do tych ludzi, którzy mają kłopot z konfrontacją. Jak byłam dzieckiem, to ja nie mogę oglądać sportu. Zawsze mi było żal tych na meczu tych wszystkich, którzy przegrywali i zamiast się cieszyć... Pamiętasz, że Wiesława Szymborska uwielbiała boks? No to niestety jesteśmy różne. Skupiam się na tych, którzy przegrali i nie mam żadnej przyjemności z tego oglądać, jak oni rozpaczają. I myślę, że jest możliwy świat bez konfrontacji. Są badania prowadzone przez psychologów i socjologów, które mówią o tym, że możliwe są szkoły, w których przynajmniej w pierwszych latach nie uczy się dzieci rywalizacji i walki o stopnie, ale raczej uczy się ich współpracy i cieszenia się wspólnym sukcesem albo sukcesem kogoś innego. I myślę, że w tym kierunku idziemy, jeżeli będziemy mieć szansę i możliwości rozwinąć te cechy. Ale właśnie ja tak myślę, Olgo, że to jest zadanie pewno dla młodych pokoleń, ale również, a może przede wszystkim dla was, dla pisarek. Jak powiedziałaś, to co wyobrażone jest już początkiem istnienia. Masz absolutną rację, że ten binarny podział na kobiet i mężczyzn, który jest powiązany z płcią, on już jest zupełnie nieaktualny. Płeć tak na dobrą sprawę to jest kontinuum i w pełni się z tym zgadzam. I to, o czym mówimy, to nie chodzi nam o kobiecą władzę czy kobiecy świat. Chodzi nam o świat związany z wartościami, ideami tradycyjnie wiązanymi z kobietami. Ale tak naprawdę chodzi nam o empatię, chodzi nam o czułość, o brak rywalizacji i tak dalej. No ale jakby ja bym powiedziała, że to jest zadanie dla pisarek. To jest dla was zadanie wymyślić taki język, w którym nie używałybyśmy, nie używalibyśmy tych binarnych kategorii kultura, natura, swój, obcy, narodowy, kosmopolityczny, kobieta, mężczyzna, że to jest zadanie właściwie dla kultury, to znaczy to dla was, żebyście zasypały te podziały, bo to wy, pracując w słowach, musicie najpierw wymyśleć taki język. Ty już to robisz, rzecz jasna, ale musisz szybciej pracować. A ja mam tak powiedzieć. Tak zadumałam się. Tak, ale ja to robię i to robię od lat, wydaje mi się. Jak sobie przypominam moje poprzednie książki, to nawet wtedy, kiedy te dyskusje były kompletnie jeszcze jakby nieaktualne, to gdzieś mnie ciągnęło w kierunku takim, żeby zasypywać. Binarność jest dla mnie jakąś potwornym uproszczeniem. W ogóle takie myślenie oparte na albo-albo. Istnieje w logice filozofia trójwartościowa na przykład, albo wielowartościowa. I wydaje mi się, że ostatnio pisałam esej o tym i wydaje mi się, że gdyby poprosić ludzi, żeby sobie zaczęli wyobrażać świat, jak może mógłby funkcjonować nie na tym albo-albo. Na przykład zawsze mnie krępowała strasznie takie pytanie, na przykład wierzysz, nie wierzysz, nie? I trzeba było się opowiedzieć, czy ja wierzę, czy ja nie wierzę. I nikt nie mnie pytał, ale dokładnie w co, ale kiedy, ale w jakiej sytuacji, ale... Jak? I wyrywanie czegoś z kontekstu, co jest też częścią, wydaje mi się, takiego upraszczającego myślenia, prowadzi nas do potem takich rozpoznań, do budowania rzeczywistości na opozycjach, na konfrontacjach. Ja to robię, Magdo, daj mi czasu, kończę książkę, poczekajcie chwileczkę. A Swietłano, a ty robisz to też? Czekamy na twoją książkę o miłościach, bo pisałaś tyle o cierpieniu, to teraz o miłości. Ja думаю, что
речь идет сейчас не о разделении, что мужчина, женщина, что это главная тема нашего разговора. Просто женщины сегодня хотят выговориться. Мы живем в мужском мире. Все, мужчины все о себе сказали. Во всяком случае, очень много. Больше, чем мы хотели бы от них услышать. Вот. А женщина не выговорилась. Нам надо узнать, что же это за мир. И вот она, я считаю, сегодня выговаривается. И вот давать ей возможность выговориться, это очень много значит. А насчет молодых людей, да, я тоже помню. Недавно вот у меня была такая встреча с молодым человеком, и там так все было переплетено в нем. Нет, он непростое это решение. Он гей. Нет, он вовсе не был геем, хотя он мог бы быть, это не в этом дело. Но он так тонко говорил о вещах, что даже с каждой женщиной так поговоришь. И это был уже новый молодой человек, которому не наденешь эти глупые сапоги и не отправишь куда-то в Сирию воевать. Он действительно, ну вообще, задается этим вопросом, а зачем я? А что я делаю на этой земле? Как? А как вообще прожить? Если это божеское занятие нам дано, то какое оно? Если это бессмысленно, но все-таки не может же быть. То есть это были поиски смысла. Вот на таком уровне я бы хотела написать свои новые книги вот, о любви и старости, что очень интересная тема. Но вот пишу о революции. Мы никак не можем распрощаться с этим прошлым миром. Wydaje mi się, że ten podział na mężczyzn, kobiet czy na męskie rzeczy i kobiece nie jest dzisiaj najistotniejszym tematem naszej rozmowy. Ale ważne jest to, że kobiety nie mają możliwości, kobiety nie miały możliwości się wypowiedzieć. My żyjemy w takim męskim świecie, w którym mężczyźni już wszystko powiedzieli, a nawet być może więcej niż byśmy chciały. Więc kobiety nie wypowiadały się. A jaki tak naprawdę jest świat kobiet? Co kobieta może o tym świecie powiedzieć? Wydaje mi się, że trzeba dać możliwość kobietom mówić i taka możliwość dla nich już będzie dużo znaczyła. A odnosząc się do tematu młodych ludzi, nie tak dawno rozmawiałam z młodym chłopakiem, w nim wszystko było tak namieszane. Czy on był gejem? Tego nie wiem, choć aczkolwiek być może mógłby być. On tak w tak delikatny sposób wypowiadał się o różnych rzeczach. To był człowiek już zupełnie innego, nowego gatunku. Już nie da się założyć mu kozaki i wysłać na walkę do Syrii na przykład. On sobie zadawał bardzo dużo pytań. Po co jestem? Kim jestem? Co robię na tej ziemi? I czy zajęcia, którym się zajmuję, czy te zajęcia są dane od Boga, czy nie? On szukał sensu, to było poszukiwanie sensu. I właśnie na takim poziomie chciałabym pisać swoje książki i o miłości, i też o starości. Taki temat mnie interesuje, ale piszę o rewolucji. Przepraszam, bo jeszcze pytałam o miłość, dlatego że czytałam, że chcesz napisać i piszesz książkę o miłości, i ci jest strasznie trudno o tym pisać. Dlaczego? No, czy chcę powiedzieć, że to się po Polsce rozeszło już? Że piszesz książkę o miłości. Nie, to ja действительно хочу i piszę tę książkę o любви, no i o starości, da, вот эти две вещи, это очень безумно интересные вещи, гораздо интереснее войны. Любовь. О miłości w starości też by było ciekawe. I to też, że to все вместе, да. Вот. I вот это тот мир, это действительно нормальный человеческий мир размышлений, каких-то постижений. А мы заняты тем, что, вот во всяком случае на моей родине, мы заняты проблемой власти, проблемой
оружия нового, да, половину там бюджета тратим на это оружие, чтобы воевать с собственным народом. Мы живем в каком-то, честно говоря, варварском мире. Chcę i piszę i o miłości, i o starości. Te obydwa tematy są dla mnie bardzo interesujące, pociągające. To jest właśnie taki normalny ludzki świat, pełen różnych myśli, refleksji. A myśmy u mnie na ojczyźnie żyjemy problemami władzy, problemami związanymi z bronią. Połowę budżetu wydajemy na broń, która będzie zastosowana przeciwko ludziom. Ja mam pytanie takie mogę. Króciutkie Macieja Chojeckiego. A ja Olgi. Olga ma pierwszeństwo, jest dziewczyną. No, ale tu jest chyba, że jest równość, to proszę merytorycznie, bo Maciej Chojecki zapytuje się, czy nie mogłyby się panie trochę zamienić rolami i czy przypadkiem Swietłana nie chciałaby napisać powieści, a Olga reportażu. Czy to by nie wzbogaciło waszych procesów twórczych? Taki jest sens tego pytania. No, ja mogę сказать o sobie, że tak ustrojone moje глаза, moje uszy, mój внутренний instrument, że ja mogę передать мир tylko w dokumentalnych scenach, dokumentalnych картинах. Меня очень очаровывает сама реальность. Мне она кажется интереснее фантазий. И я недавно натолкнулась в дневниках Толстого, который уже написал «Анну Каренину», «Войну и мир». И он говорил, что нет, когда-нибудь людям будет стыдно придумывать. Я хотел бы вот написать мир, схватить его документально. Вот это и меня очень волнует. Mogę tutaj mówić o sobie. Moje oczy, moje uszy, całe moje wewnętrzne narzędzie jest tak skonstruowane, że ja potrafię przekazywać właśnie sceny dokumentalne, obrazy dokumentalne. Realność mnie oczarowuje. Dla mnie ona jest bardziej realna niż fantazje czy marzenia. I w dziennikach Tolstoja, który już, jak to pisał, na tamten moment napisał i Annę Karenina, i Wojnę, i Pokój, powiedział, że być może kiedyś ludziom będzie wstyd wymyśleć, że on by chciał uchwycić tą rzeczywistość taką, jaką ona jest. Czy różnica między wami trochę jest taka, jak między Arystotelesem a Platonem? Ten pierwszy uważał, że prawda to jest zdanie, które mówi coś o rzeczywistości, taką jaką ona jest, a Platon uważał, że aby odkryć prawdę, trzeba posłużyć się mitem i fikcją. Powiedziała profesor Magda Środa. A któryś z nich, nie pamiętam który, ale to zdaje się właśnie ów racjonalny Arystoteles powiedział, że fikcja jest jakimś rodzajem prawdy. Ja uważam, że to rozróżnienie na fiction i non-fiction jest jakieś sztuczne, że w gruncie rzeczy przecież jak uważa się, że pisze fikcję i powieść, ale przecież ja to bardzo dobrze dokumentuję, robię ogromny research, polegam na dokumentach, sprawdzam każdy szczegół, a że to zestawiam trochę w inny sposób i jakby zacieram dziury między faktami trochę, czy jakby dobudowuję coś, ale też przecież nie mam aż takiej wyobraźni, żeby wymyśleć rzeczy, które potem mnie zaskakują w rzeczywistości. Uważam, że rzeczywistość jest dużo bardziej fantastyczna niż ludzka wyobraźnia. I też nie wierzę tym reportażystom, sorry, Swietłana, że oni tak tylko samą prawdę i tylko prawdę. A skoro mówisz o swojej wielkiej pracy, czy księgi jakubowe, w które włożyłaś tyle pracy i tyle siedziałaś w bibliotekach i tak dalej, nie zasługują na to, żebyś została doktor Olgą Tokarczuk? Tak nisko je oceniasz? Profesor Olgą Tokarczuk. Co najmniej. Olga,
Olga Tokarczuk nie bierze udziału w wyścigu punktozy akademickiej. Nie muszę robić bibliografii. Też mi się wydaje, że wiesz, ja sobie definiuję naukę. To jak w taki stary sposób Kunowski, że to jest coś takiego, że musi dokonać jakiegoś eksperymentu, postawić hipotezy, zweryfikować hipotezy. To jest nauka. Tymczasem no, tak się nie dzieje w tych wszystkich dziedzinach, które często jakby z rozpędu nazywamy naukami. Myślę, że literatura jest jakimś rodzajem w tym szerokim znaczeniu nauki. I tak bym się specjalnie nie domagała tego tytułu. Ale wolałabym profesor Tokarczuk niż profesor Czarnka na przykład. Znaczy, Swietłano, muszę się z tobą nie zgodzić, Swietłano, fantazja profesora Czarnka. O cnotach niewieścich. Naprawdę ale, jest godna. Ale to na skrzydłach uleciał profesor Skrzydlewski, doradca. Swietłano, powiedz nam, czy zamieniłabyś się właśnie z Olgą? Да, я слушаю Олю, и, конечно, мне это очень интересно, это совершенно другой мир, но нет, как можно меняться? Это если любишь человека, кто-то приходит и говорит тебе, вот мой муж, давай поменяемся. Как-то нет смысла в этом большого. Я не вижу в этом смысла. Я такая, я так создана. Słucham Olgi, jest to wszystko dla mnie interesujące, ale jest to jednak inny świat. Można porównać to z sytuacją, kiedy kochasz człowieka, a przychodzi ktoś i mówi, że oto jest mój mąż, może się zamienimy. Dla mnie to wszystko nie ma sensu. Ja jestem taka, to jest mój świat. Mam pytanie. Mam pytanie, tutaj pyta internautka Olga Czarnecka. Jak to jest żyć w świecie męskim świecie wysokiej literatury? Ale jak patrzę na was, to mamy żeński świat wysokiej literatury. Myślę, że wiem, czy jest, o co chodzi, Oldze. Oldze, tak, ona pyta się o dominację mężczyzn w świecie literatury. Ja myślę, że to dokładnie wiem, o co jej chodzi. Myślałam o tym ostatnio, że dorastając jako dziewczynka, jako dziewczynki, jak tutaj siedzimy, jak czytamy literaturę wielką, tą klasyczną, którą nam rodzice podsuwają, to pojawia się jakiś taki kłopot psychologiczny, bardzo poważny, który zdaje się, że nie został zbadany przez naukowców. Mianowicie taki, że kiedy czytam Czarodziejską Górę, na przykład Tomasza Manna, to tam nie ma dla mnie miejsca z moją płcią, z moją tożsamością. Bo większość literatury, tej klasycznej, tej uważanej za wielką, jest pisana przez mężczyzn i o mężczyznach. I kobiety występują tam zwykle w rolach społecznych przypisanych im. Pojawiają się jakieś kochanki, albo matki, albo bufetowe, albo jakieś inne panie. Ale w tych powieściach, w tej literaturze nie ma kobiet jako istoty myślące, a już nie daj Boże na przykład takie podmioty moralne, które dokonują jakichś wyborów, które mają jakieś życie wewnętrzne, to jest bardzo rzadkie i to małą dziewczynkę od razu jakby na wejściu do literatury niejako tak jakby tremuje i daje jej do poczucia, że jakby nie pasuje do tego świata. Myślę, że to wiele dziewczynek zdolnych odsuwa. Czy myślisz o literaturze polskiej? No myślę też tak. Oczywiście o literaturze polskiej. I o lekturach szkolnych. Klasycznego tak. Sienkiewicza, co się tam dzieje, prawda? To jest literatura pisana przez mężczyznę i dla mężczyzn. I oparta na męskich bardzo wzorach. Ale tak samo jest też u innych polskich autorów. Ale też te wielkie kobyły takie, no przepraszam, że tak mówię o wielkich dziełach. Te, które jakby musimy przeczytać, ten cały kanon. Jakby nie pozwala dziewczynkom 15-letnim, które zaczynają czytać, wchodzą w ten świat przygody literackiej, zidentyfikować się z tym wszystkim. Myślę, że to jest poważny problem psychologiczny, który kobieta dorastając, kiedy już jest dorosła i kiedy podejmuje decyzję o tym, że chciałaby pisać, czy zaczyna robić pierwsze próby, ją bardzo oddala od tego, przytłacza, tak. A ty, Swietłana, co na ten temat myślisz? Czy uważasz, że kobiety są zdominowane w literaturze? Ja myślę, że da, конечно, мужчины. Мужская литература, она главенствует.
Единственный раз я почувствовала, вот что это говорит женщина, и такая, как я представляю женщину, это когда я читаю Цветаеву, ее дневники, ее прозу. Вот это действительно женский мир, но его очень мало в литературе. Он еще очень мало обнаружился. То есть женский мир уходит, женщины приходят и уходят как бы бесследно. Tak myślę, że męska literatura jednak dominuje. Jedyny raz, kiedy poczułam, że mówię kobieta i właśnie w taki sposób, w jakim ja to bym zrobiła, to Cvetajeva. Czytam jej dzienniki, jej prozy i poezję. To jest ten świat kobiecy. I myślę, że jeszcze za mało zostało wykryto literatury kobiecej, za mało jej jest. Kobiety przychodzą do literatury i odchodzą tak jakby bez śladu. Ja myślę, że kobiety w основном tracą się na miłość, na miłowne uczucia, na miłowne, nawet jeśli miłość nie stała się, no u nich bardzo silne miłowne przeżywania, a mężczyźni, oni zostawiają takie, to ich cel. Они так устроены, оставить следы, свои следы в жизни. Но, по-моему, мы уже протестуем. Ja chciałam takie jedno pytanie, ale które... Jeszcze tłumaczenie. Przepraszam, pani kobiety tracą siłę na swoje miłosne uczucie, na swoje przeżycie. Nawet jeżeli miłości jako takiej się nie zdarzyło, to idą w te przeżycia. A mężczyźni mają za cel zostawić ślad w życiu. Przepraszam. Ja bym jeszcze powiedziała, że to podział na męską i kobiecą literaturę też jest dosyć taki prosty i przecież na pewno nie zależy, tak teraz sobie myślę o tym, że tę książkę napisał mężczyzna, a tę napisała kobieta, że to jest dużo bardziej skomplikowane. Jako przykład literatury kobiecej bym podała W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. No ale też swoją drogą, nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki recenzent dosyć znany, który pisał o literaturze kobiecej, że ona jest waginalna. I jak teraz sobie myślę, że ta waginalna literatura ma Nobla, to myślę, że trochę jednak ta opinia została zmieniona. Moje pytanie jest trochę polityczne, a trochę literackie, bo... Pani profesor, już musimy kończyć nasze spotkanie. Tak, ale jedno pytanie jeszcze mogę zadać, prawda? Króciutkie. Dobrze, to w takim razie zadam trochę inne pytanie. Bez wykładu, pytania. Proszę. Nie, bez wykładu. Chciałam, żebyście powiedziały jako osoby, które pracują w słowie i jednak budują jakieś opowieści, a opowieści, jak mówi Olga, zmieniają świat. Wasza utopia, co będzie? Co się wydarzy? Co oczekujecie? Olga. Oczekuję twojej odpowiedzi. Mam kilka scenariuszy. Ale oszczędzę Państwu tego katastroficznego, który bardzo we mnie jakoś pobrzmiewa i spróbuję się skupić na tym optymistycznym. Pokonamy pandemię, sprawi to, że ludzie przemyślą całą swoją dotychczasową, wszystkie swoje grzechy i pokajają się. Skupią się na środowisku naturalnym, zmienią świat, wprowadzą zieloną energię, wszystkie kopalnie zostaną zamknięte, zwierzęta dostaną prawa, kobiety będą miały prawa do swoich ciał i do swojego życia. Edukacja będzie cudowna i będzie oparta na współzawodniczeniu i konkurencji, tylko na współdziałaniu. Przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć, sport będzie inaczej wyglądał. Myślę, że... Tylko ostatni przykład. Piłkę nożną dziewczyny będą grały z chłopakami, nie będzie już euro. Nie będzie euro w takim znaczeniu, ale na pewno w lekkoatletyce, w wyścigach na różne dystanse, ci, którzy są do przodu, na przodzie będą czekali na tych, którzy są z tyłu. Od razu widać, że nie jesteś realistyczną pisarką. I teraz Svetlana. Ja очень с интересом чувствовала. Слушала пророчество нашей Оли, да,
Может быть, что-то будет из этого, что-то сбудется, но я глубоко уверена, что мир не, будущее не про, возможно прогнозировать сегодня. Мы даже, давайте вспомним последние 20 лет. С нами произошло все то, чего мы не ожидали. И оно как-то где-то зрело, и вдруг раз и обнаруживается. Совершенно, и мы оказываемся к этому каждый раз не готовы. То есть человечество всегда плетется в хвосте событий, в хвосте жизни. Оно уже, по-моему, не может сказать, что этот мир ему подчиняется. Нет, этот мир живет по каким-то своим законам, совершенно нам непостижимым. И вот единственное, что мы успеваем словить словом, кто-то своей жизнью, это какой-то кусочек вырвать из хаоса. А так все такое огромное, такое хищное, такое совершенно непонятное. Zaciekawieniem posłuchałam proroctwa Olgi. Być może coś z tego się urzeczywistni, ale jestem głęboko przekonana, że nie możemy prognozować przyszłości. Popatrzmy na te 20 ostatnich lat. Wydarzyło się wszystko, czego się nie spodziewaliśmy. To wszystko dojrzewało, a potem wyszło na zewnątrz. Byliśmy nieprzygotowani do tego. Mam wrażenie, że ludzkość, człowieczeństwo jakby nie nadąża za wydarzeniami i już nie możemy mówić o tym, że świat nam się podporządkowuje. Świat działa według własnych zasad, które nie zawsze możemy pojąć. Czasami tylko zdarza się, że możemy uchwycić coś w słowie, uchwycić coś w swoim własnym życiu, ale to tylko kawałeczek w całym tym chaosie. Chaosie wszystkiego dużego, olbrzymiego, czasami drapieżnego i niepojętego. Chciałam jeszcze zapytać, czy powinny być parytety w przyznawaniu Nagrody Nobla, ale to pozostanie pytaniem retorycznym, gdyś musimy kończyć. W kuluarach. Tak, w kuluarach się dowiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że Państwo przyszli. Proszę nie wychodzić, ponieważ zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Zapraszam Olgo, Swietłano. Wspólne zdjęcie, pan prezydent Sutryk, Irek Green, organizator. Zapraszamy, panie. Proszę państwa, mamy taką tradycję od czasu, jak ona została nam bliską, że fotografuje się z państwem z tej sceny. Prawie jest taka z tego stylu, ale jeśli też wstaniecie, to wszyscy na tym zdjęciu będzie.